Dobry dzień. Dobry dzień. Dobry dzień. Idziemy na Krywań. Mamy 18 września. 9:36, 10 stopni. Przyjemny wiaterek. I co? 2494 metry nad poziomem morza szczyt. Lecimy. Prawdziwy drwal. Ej, zamknięte. Czerwony. Zielony, aha. 3:45. O, już pod górę. Już tak cały czas, tylko coraz bardziej. Szybciej, Damian! Na 45 minut. Ale kondycja dobra. Jesteśmy mega mocni. Idziemy równo z czasem. Albo przed. Myślę, że będziemy na górze przed czasem. Dobre tempo, za żadnych przystanków. Ludzie po kolei zaczynają puchnąć. My wszystkie wyprzedzamy. Wyprzedzamy. Magia kina. 10:36. Wyszliśmy trochę z lasu. Tak, widać resorty. Ale my śpimy u Jambora. U Krysi. W apartamencie. Mikroapartamencie. Ale z ogromną łazienką. Koniec światła dziennego. Wchodzimy do Mordoru. No, zrobiło się zimno. Wieje. I doszliśmy do skrzyżowania szlaków zielonego i niebieskiego i teraz odbijamy na niebieski na szczyt, ale chyba na widoki to słabe perspektywy. Sporo ludzi na szlaku. Idziemy sobie tak jak szlak nas upuszcza. Trzeba się wspomagać rękami, ale nie jest źle. Technicznie szlak jest prosty. Tylko ten wiatr trochę tu utrudnia. No jest bardziej stromo niż na filmach się ogląda. Tak powiedziałbym. Trochę jak na Świnicę. Thanks for having me.
trasa easy. Przestało wiać. Ta końcóweczka taka ciekawsza trochę. Takie dosyć dziwne te płyty. Jakby było mokro, to mogą być śliskie. Ale jakoś się idzie. Ostatnie metry. Tylko widoki trzeba sobie wyobrazić. Ze statystyk 3 godziny 30 minut. Słabo. Przewyższenie 1424 metry. Słabo, najgorszy czas ever. Przez ten wiatr. Nie przez wiatr. Przez słabość. Co tam dalej? Nasto 23 spylamy. Szlakiem szliśmy. A tym sobie schodzimy. Baby. Będę musiał to wyciąć. Zwykle. Czerwony szlak, magistrala tatrzańska. Nie polecamy tego szlaku. Zdecydowanie. To jakaś porażka. Nie da się iść. A do auta jeszcze mamy 2 km.
dotarliśmy do parkingu. 17. 7 godzin 26 minut. Przewyższenie 1500 metrów, 2700 kalorii, 20 km marszu. No i końcówka dała nam popalić. Dobra, to na razie.